kochani, witajcie! Ja jestem Sylwia i zapraszam Was dzisiaj prawdopodobnie na najsłodszy odcinek, jaki kiedykolwiek widzieliście. Będzie tak słodko, że aż będą się wszędzie pojawiać serduszka, również w Waszych oczach. Jesteście gotowi? To ja zapraszam najsłodszą istotę, a jaką sobie można wyobrazić, czyli słodkiego, przepięknego, mięciutkiego i interaktywnego, słodkiego niedźwiadka. Nasz niedźwiadek ma na imię Cuby. Jest to przepiękny zwierzaczek, którym należy się opiekować i z którym można spędzać wspaniały czas. Jest to zabawka od firmy Hasbro w serii For Real. Cuby jest naprawdę wielkim słodziakiem, a dodatkowo wchodzi z nami w interakcję, co oznacza, że reaguje na nasz głos, na nasz dotyk i w ogóle na nasze zachowanie. Ale żeby się o tym przekonać, potrzebujemy go włączyć. Tutaj z tyłu jest taki specjalny przełącznik. Zobaczcie, na plecach odpalamy niedźwiadka i on po prostu w jednej chwili ożywa. Zobaczcie tego słodziaczka z bliska! Ileż on ma funkcji, ileż on ma zdolności, moi kochani. Po pierwsze, reaguje na nasz dotyk. Gdy go pogłaszczemy, jest bardzo zadowolony. Rusza noskiem, oczami i otwiera buźkę. Dodatkowo ma ruchome rączki, możemy go więc przytulać i ma przycisk. Gdy naciśniemy mu tutaj na łapkę, słuchajcie, on zacznie wydawać kolejne inne dźwięki, a nawet zanuci nam jakąś piosenkę. Można go rozpieszczać i bawić się z nim bez końca. Dodatkowo do zestawu była dołączona taka buteleczka. To oczywiście jest buteleczka w kształcie takiego miotku. Możemy nakarmić misia butelką. Możemy wyciągnąć tę część i dać mu odrobinę miodu. Ale również na dole kryje się niespodzianka, bo mamy tutaj grzebień, czyli możemy porządnie wyczesać naszego miśka. A ten misiek bardzo lubi czesanie. To może na początek dajmy mu miodek. Proszę. O! Słyszycie, jak mlaszcze i się zajada? Ale mały głodomorek. O, po jedzeniu aż zamknął oczka. Pewnie chciałby zasnąć, ale to za chwilkę. Teraz jeszcze może dajmy mu buteleczkę całą, proszę. Też jest przepyszne. Pamiętajcie, zadowolony misiu to szczęśliwy misiu. Szczerze, że Cuby to chyba najsłodszy zwierzaczek, jakiego kiedykolwiek miałam z takich interaktywnych maskotek. Jak widzicie, cały czas gaworzy, cały czas sobie coś tam do mnie mówi. Najadł się, nakarmiliśmy go. Zobaczcie, jak pięknie się bawi. On cały czas reaguje, bo ja cały czas mówię, więc on jakby chce ze mną rozmawiać. Ale gdy przestaniemy mówić, on na chwilę ucichnie.
było, że dmuchnęłam mu w nosek, a on od razu się odezwał. Jak widzicie, jest w pozycji siedzącej, jednak możemy to zmienić. Nóżki możemy wyprostować, o, w ten sposób. I QB jest teraz chodzącym niedźwiadkiem. Patrzcie, stoi teraz na swoich nóżkach. Teraz troszeczkę wygląda tak, jakby był współprowadzącym ten dzisiejszy odcinek. I chyba tak troszeczkę jest, bo QB skradł moje serce. Ja po prostu jestem w nim zakochana. Możemy bez końca się z nim bawić. Zobaczcie, jak on pięknie Wam się prezentuje. No spójrzcie tylko na jego przepiękną buźkę. QB! Słyszeliście? On zanucił piosenkę 100 lat! Czy ktoś z Was ma dzisiaj urodziny? Piszcie na dole w komentarzu. Aha, i nie zapomnijcie, razem z Kiubim prosimy Was o kciuki do góry i o komentarze. Każdy z Was, kto zostawi komentarz na dole, dostanie ode mnie serduszko. Kiubi! Kiubi, dasz mi buziaka? Kiubi! O rany, jakie on jest słodki, no spójrzcie tylko na tę buźkę. No dobra, po takiej długiej zabawie, po śpiewankach, po zabawach możemy uśpić naszego niedźwiadka. Wystarczy, że po prostu go położymy, potulimy i zaczyna się robić śpiący. I zaczyna nawet chrapać. Zobaczcie na tą buźkę. Oczy zamknięte. O, nie można go podnosić, bo wtedy się obudzi. Więc po cichu. Tulimy. I nasz niedźwiadek zasypia. O rany, czuję się, jakbym prawdziwe dziecko trzymała na rękach. Och, słodziaczku. Możemy go jeszcze pogłaskać. A gdy Wy macie ochotę pójść spać, to proponuję Wam włączyć specjalny tryb niedźwiadka. Pamiętacie, z tyłu jest ten przełącznik. Wystarczy, że zrobimy go na środek i mamy tryb nocny. Dzięki temu możemy naprawdę pójść spać z niedźwiadkiem. Niedźwiadek zasnął i gra nam melodyjkę, słyszycie to? To jest jakaś kołysanka chyba, dzięki temu na pewno lepiej nam się będzie spało, a on będzie cały czas obok nas. Drugi tryb, gdy naciśniemy łapkę, to jest szumiący las, płynąca woda, takie odgłosy natury, bardzo milutkie do spania. Jeszcze raz nacisnę. Ćwierkanie ptaszków, to chyba bardziej lepsze jest na poranek. Kiubi, Kiubi, wstajemy, budzimy się. Proszę bardzo, poznał już mój głos i jest gotowy do zabawy. Kiubi, ja sięgnę jeszcze po grzebień i sprawdzę, czy ty lubisz czesanko. O tak, zdecydowanie, słuchajcie, śpiewa mi tutaj jakieś piosenki. Spróbujemy na brzuszku. No jest ewidentnie zadowolony. Wiem, że jeszcze lubi drapanie po łóżku, więc możemy spróbować. Halo! Kiubi! A kuku! To jest jedna z zabaw Kubiego, czyli zasłanianie sobie oczu i zabawa w A kuku. Zwykle taką zabawę właśnie lubią się bawić małe dzieci. Czy ty masz gilgotki? O tak! Reaguje, zobaczcie! Gilgoczy go brzuszek. I ewidentnie mu się to podoba. Mam nadzieję, słoneczka, że odcinek Wam się spodobał. Ja bawiłam się świetnie. Mówiłam Wam, że to będzie najsłodszy odcinek, jaki kiedykolwiek widzieliście na moim kanale. I to jest pierwszy odcinek z tym przepięknym niedźwiadkiem, którym się zakochałam od pierwszego wejrzenia. Pamiętajcie o kciukach do góry, o komentarzach i o tym, że będę dawała każdemu z Was serduszka. Kiubi, czy Ty chcesz się pożegnać? Halo, chcesz? Chyba tak. No, powiedz coś jeszcze dzieciom. O, na zdrowie, akurat psiknął. Wiecie co, to znaczyło, że musicie zasubskrybować jeszcze mój kanał, bo będzie więcej interaktywnych zwierzaków.
Wow, Kubi, to co? Żegnamy się. Pa, pa! Do usłyszenia w kolejnym odcinku!